Witamy! Witamy serdecznie. Dzisiaj będą zajęcia kreatywno-manualne, przeprowadzimy zajęcia kulinarne. Będziemy robić pączki. Pączki będą naprawdę, słuchajcie, pyszne, także zachęcamy do wzięcia udziału w naszej tutaj kulinarnej zabawie. Tak. No to przejdźmy do rzeczy. Będziemy potrzebowały pół kilo mąki, jedno opakowanie cukru waniliowego, 1/4 szklanki cukru zwykłego, 5 deko drożdży, tutaj mamy drożdże, 5 żółtek, 30 ml kwaśnej śmietany i 1/4 kostki margaryny. Dokładnie. Rozpuszczonej dodam. I mikser. I mikser. Tak. Dobrze, no to przejdziemy do zrobienia zaczynu. No i później wyrobimy ciasto, żeby nam wyrosło i żeby pączki były puszyste. Wbijamy 5 żółtek. Teraz do żółtek dodamy cukier, 1/4 szklanki. W tej chwili dodajemy pół kostki drożdży. Jest to standardowa kostka, 100 gramów, my potrzebujemy 50, także wkruszam te drożdże do tej już tutaj przygotowanej masy. Rozcieramy drożdże razem z żółtkami, śmietaną, masłem i cukrami. Ważne jest, aby drożdże się dobrze rozprowadziły, wtedy ciasto będzie puszyste, będzie lepiej wyrastać. Wiadomo, że im lepiej wyrośnie ciasto, tym będą lepsze pączki. Dodajemy pół kilo mąki. Jak ciasto nam się połączy, tutaj Milka doda nam jeszcze trochę octu do ciasta. Dodajemy łyżkę, aby nie było za dużo. Nie będzie go czuć spokojnie, on wyparuje. Jest dodawany po to, aby pączki nam się nie paliły za szybko. Tak, żeby zdążyły po prostu dojść w środku, a się nie spalić. Tutaj będziemy wyrabiać ciasto dokładniej. Na początku one będzie mi się kleić, ale później będzie gładkie i jednolite. Możemy nim troszkę porzucać. Zrobimy ładną kulkę, żeby nie miało nigdzie pęknięć. I tak wyrobione ciasto wkładamy do miski opuszczonej mąką, aby nam się nie przykleiło do dna. Tak, i najlepiej będzie przykryć je jakąś ściereczką. Odkładamy tutaj, niech one sobie rośnie. Tak, niech odpoczywa. No i zostaje nam czekać, aż wyrośnie. Ciasto powinno podwoić swoją objętość. Wtedy mamy pewność, że jest dobrze wyrośnięte. Jak podwoi swoją objętość, gdzieś za pół godziny możemy je ruszyć. W sensie takim, żeby one ponownie zaczęły rosnąć. Tak, ono wtedy opadnie, zacznie rosnąć znowu. No i już wtedy mamy pewność, że będą naprawdę puszyste, mięciutkie. No i co? Zostanie nam wtedy już tylko zabranie się za robienie pączków. Także zapraszamy za chwileczkę. Teraz należy wlać olej do garnka. Tego oleju musi być dosyć dużo, tak aby pączki swobodnie sobie pływały i nie przykleiły nam się do dna. No i żeby zrobiła się tak zwana biała obwódka. Kiedy wlejemy oleju, ja tutaj mam około pół garnka. Stawiamy na gazie, aby on już się grzał w czasie, kiedy my będziemy przygotowywać pączki. Tutaj mamy już ciasto, które zrobiliśmy wcześniej. Jak widać, ono stało około godzinę, podwoiło swoją objętość. Jest sprężyste, mięciutkie, więc powinno się dobrze z niego wykrawać pączki. Także zabieramy się do pracy. Robimy kulkę, rozpłaszczamy. Dodajemy troszeczkę, słuchajcie, tych powideł. Zginamy rogi. Taki powstaje tutaj taki pierożek. Ale ja go za chwilę delikatnie ukulam. I układamy. Ja tutaj sobie wysypałam blat mąką, żeby nam się one nie przywierały. O, i tak on sobie wygląda. Układamy. Pączki już prawie gotowe. My tutaj z Asią kleimy zaciekle.
Mamy tutaj już dosyć sporo. Skończymy i zabierzemy się za smażenie. Teraz sprawdzimy, czy olej już jest wystarczająco gorący. Ja sprawdzę tak, że oderwę kawałeczek ciasta z pączka ostatniego, który ma zostać zrobiony. Pomalutku, słuchajcie, i ostrożnie, no bo z olejem to wiadomo, nie ma żartów. Jeżeli wypłynie, to znaczy, że olej jest już gotowy. Widać, że wychodzą z ciasta bąbelki, także olej już jest gotowy. Teraz wrzucam 4 pączki, żeby już się smażyły. Ostrożnie. Uwaga, żeby się nie poparzyć. Teraz pilnujemy, żeby z każdej strony nam się opiekły. Ważne jest, żeby pączki smażyć na niedużym gazie, ponieważ będą spieczone z wierzchu, a w środku surowe. Także to smażenie nie może też być na zbyt gorącym oleju. Olej musi mieć temperaturę odpowiednią, aby zdążyły w środku się dopiec. Smażone pączki wyjmujemy na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym, aby odsączyć je z nadmiaru tłuszczu. Po stygnięciu posypujemy cukrem pudrem. No i już możemy próbować. Teraz już zostało tylko opruszyć pączki cukrem pudrem. No i oczywiście zapraszamy Was do wypróbowania przepisu. Na pewno będą pyszne. Życzymy już teraz Wam smacznego. Nasze pączuszki są już gotowe. Pięknie opruszone cukrem pudrem. Jak ktoś lubi, może opruszyć lukrem. Zapraszamy do konsumpcji. Na pewno są przepyszne. Smacznego!